Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy was w prasówce. W ogóle Poland. Nie poznani twarzy twej, plotkuj. Oszkaluj i opluj. A dziś w odcinku Laura Samojłowicz, Agnieszka Chylińska, Weronika Rosati i Piotr Adamczyk, Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska, Magdalena Cielecka. Zaczynamy dziwną historyjką w roli głównej Laura Samojłowicz. Lubię dziwne historyjki. Laura Samojłowicz, ja teraz jestem na jej dziwne nazwisko. Wikipedii. Rok urodzenia 85, Hamburg, aktorka. Łowicz. Tak, dokładnie. Samoj. Tak. Znana jest między innymi z Hotelu 52, to był jakiś taki popularny serial na bodajże Polsacie. I tam była jakaś wielka inba z nią i ona wyleciała z tego serialu, później znikła, później się pojawiła gdzieś tam w teatrze i były jakieś z nią kontrowersje. No dobra, ale ja w ogóle nie kojarzę. My dzisiaj nie o tym, ponieważ pani Laura postanowiła wrócić i udzieliła kilku, no, bardzo ciekawych wywiadów i wydaje mi się, że warto je omówić. Pierwszy wywiad dla portalu Pomponik, znajdziemy go na YouTubie oczywiście. Już w tytule dowiadujemy się, że to jest bardzo dziwny wywiad. Bardzo dziwny wywiad. Bardzo dziwny wywiad. No i trochę był ten dziwny, no bo pani Laura mówiła w języku zagranicznym, tak zwanym. Jak twoje samopoczucie? Thank you, I'm feeling great, thank you, and you? I ciężko było z nią złapać jakikolwiek kontakt. Tajemnica. Okej, dobra, dochodźmy do ostatniego tematu, to krótki, szybki wywiad, no. No, tak jak dla mnie to było ciekawe. Dla mnie też to było ciekawe. Było to coś nowego i widać było, że pani Laura chyba czerpała z tego przyjemność, a to jest ważne, żeby czerpać po prostu przyjemność w życiu. Zaskoczyłaś po raz kolejny. Drugi wywiad dla Jastrząb Post i pani Jastrzębica również na tej samej imprezie chyba, bo pani Laura jest tak samo ubrana. W tym wywiadzie była inna poza aktorska i była taka bardzo poruszona. Była taka... touch. No. Po prostu... Wiesz, ja zawsze... Pozwól, że... Wiesz, ja zawsze stawiam na człowieka. Znaczy, ja nie wiem, co chodzi. Już mamy kilka pozwów. Ale nie, bo zmierzam do tego, no bo wiesz, ta Jastrzębica, to wiesz, no powiedziała coś w stylu, no, że dawno ci nie widzieliśmy, super, że jesteś. Wiesz, jakby, no small talk, no co ma ci powiedzieć? Tak. No. Podchodzi do ciebie, żeby przeprowadzić ten wywiad, więc musisz powiedzieć na wstępie coś miłego, nie? O, albo ładna kiecka, albo ładne włosy, cokolwiek, nie? Tak. Udałaś swoim fanom za sobą zatęsknić. A ta od razu, wiesz, tak jakby... Cieszę się, że tak mówisz w ogóle. Niepowstąpienie nastąpiło, nie? Więc była taka... No ale dobrze, no miło, no wiesz. Miło, miło, miło. Pani Jastrzębica zapytała się też o Antka Królikowskiego, bo w pewnym momencie jego sporu z Joanną Opozdą ona poparła, w sensie Samojłowicz poparła Królikowskiego, na co Jastrzębica postanowiła się dopytać jakby, bo tutaj złapała po prostu jakiś kąsek. Tymi szponami. Szponami jastrzębimi i postanowiła po prostu się w niego wgryźć. Pamiętasz wasze pierwsze spotkanie? No ale też napotkała na pewnego rodzaju opór, bym powiedział. Lustereczko. Tak, pamiętam, tak. Znaczy, ja w ogóle chciałbym docenić kreację. Mi się bardzo podoba ta kreacja, tak. Ale na serio, bez jaj. Ja sobie to wyobrażam... Ale ona jest taka w twoim stylu, ty mógłbyś się tak ubrać czarno-neonowo. Ja bym tak poszedł na jakąś techno-imprezę, na którą bym nigdy nie poszedł już raczej. No. Ale wiesz, jakbym był w jakimś innym etapie życia i te okularki, to w ogóle wiesz, no takie interesujące i ciekawe, że I wear my sunglasses at night, nie? Podejrzane, bym też mógł powiedzieć nawet. Ale bardzo ładnie to wszystko się po prostu prezentowało, no i jakby na propsie. Tak, zdecydowanie tak. Przyszedł następny dzień i następna celebrycka impreza, tym razem pan ze świata gwiazd.
postanowił zrobić kolejny wywiad, i on nawet tego nie ukrywał, bo on mówił tak, bo wprost. On ewidentnie było to jakiś kolejny dzień, tak. Bo ona była w innej kreacji, chociaż tak. Okulary te same, tak. I jakby tamte wywiady musiały już być w necie, bo on jakby bo on wiedział, już wiedział, na co przychodzi. Tak? Tak, i już wiedział, że ona będzie dziwnie odpowiadała, więc idzie w to, po prostu idzie w to. Rozumiem, że wprowadzamy nowy styl rozmowy. To, co już mogliśmy zobaczyć w mediach. W tym wywiadzie nastąpiła kolejna porcja niezręczności i takich, bo ona cały czas ma wrażenie, że chciałaby coś powiedzieć, ale tego nie mówi. Jakby coś jest powstrzymywało. Tak, i nagle jednak stwierdza, a wiecie co, nie warto. Co ona chce powiedzieć? Nie, ja to akurat totalnie rozumiem i szanuję, bo wiesz, w tym świecie to ciężko naprawdę czasami i teraz jak cokolwiek nie powiesz, to zaraz kogoś urazisz, obrazisz, ktoś oczywiście, się przyczepi. Oczywiście, to cały wow. Więc ja myślę, tak, że... Grażyna, ja to rozumiem. Że po prostu Laura wie, co robi. Po prostu Laura milczy. W tym wywiadzie dla Świata Gwiazd pojawił się ten wątek i to jest kolejny i tak naprawdę ostatni wątek u pani Laury, ponieważ pani Laura, mimo że no, ma jakieś tam dokonania, jest rozpoznawalna i tak dalej, zgłosiła się na casting do 12 edycji Top Model. O co? Pytałeś mnie o Top Model. Tak, o Top Model. Odcinku z nią nie będzie emitowany, ale plejada dotarła do tego, co tam się działo. No i działo się tak, że na przykład wpadła w uściski Michała Pieruga, ponieważ okazało się, że są oczywiście koleżankami. Zaprezentowała się przed jurorami programu. Przyszła w czarnym biustonoszu, krótkich leginsach oraz bodkach na obcasie. Bodki na odcaśmy, drogi. I Kasia Sokołowska powiedziała... Wytłumacz mi tak po prostu w prostych żołnierskich słowach. Po co ci program Top Model i my? I Laura odpowiedziała... Wydaje mi się, że mam dobrą nogę. Kolega mi powiedział, że mam dobry profil. Ten wybrał, ale jeszcze walczę o ten. Chciałabym bawić się modą, być z ludźmi. Fajny vibe, piękno, dobro. Mi się podoba ten vibe. Piękno, dobro. Nie wiem, czy to jest vibe Top Model, ale... To musiało być na pewno wiele miesięcy temu nagrywane, ale już jakby zaczynał być taki ten vibe wyczuwalny. Tak, nie? Tak. Znaczy ja jestem absolutnie na tak, jestem absolutnie zachwycony. Powiedzmy sobie wprost, ci dziennikarze to po prostu coraz bezczelniejsi są. Jakby ja już nie wiem, po prostu dochodzi już do takich pytań i rzeczy. W mojej głowie ona po prostu sobie robi z nich beka. Mm-hmm. I po prostu jest taka cokolwiek. No ja słyszałem bardzo dużo teorii już na temat tego, co brała, w jakim jest stanie psychicznym. No to wiadomo, jakby, wiesz, bo każdy najlepiej jest wyrocznią. Tak. I każdy z wszystkich zdiagnozuje, tak, to wiadomo. Tak. No dobra, ale jeszcze tutaj, bo na naszej grupie Pogule Volant na Facebooku był taki screen z jej Instagrama, widzę, z 1 sierpnia. Mm-hmm. To był post, takie zdjęcie, takie nie za wesołe, powiedziałbym to no pierwsze. Właśnie. Podpis to: my to preparat na mszyce. Mszyce. I teraz emoji: papier toaletowy, dzwonek, hashtag pamiętamy. No i tu są różne zdjęcia. Pani Laury niewątpliwie w jakimś kreacji artystycznej. Książki leczenia uzależnionego umysłu. Zdjęcia jakiejś pani po zażywaniu narkotyków. Jakiś przypinek. Raz jakiegoś pana, który nie żyje. To jest aktor z Euforii, dziadku. A ja nie wiem, ja nie oglądam Euforii, bo ja już nie jestem nastolatkiem. No, co ci mogę powiedzieć? Ja ci powiem tak. No. Ja liczę na więcej, ja czekam na więcej, jestem głodny, jestem spragniony. Tego my f***o? Nie, pani Laury. Pani Laury. Jej po prostu kreacji autorskiej, jej kreacji po prostu słownej, mimicznej, wizualnej. Super, no. Bo oni teraz robią w tych wszystkich pomponikach Świata Gwiazd i tak dalej, że mają te swoje studia i zapraszają tam takie gwiazdy. Tak, na takie godzinne wywiady. I byłoby super godzinny wywiad z Laurą, gdy nie powie żadnego słowa. Tylko będzie robiła Jakieś pytanie, zadaj pytanie mi jakieś. Laura, jakie są nowe role, nad którymi pracujesz? Tak. No, coś takiego sobie wyobrażam. Bardzo bym chciał to obejrzeć. Agnieszka Chylińska. Helonia tak zwana. Helonia, po prostu Helonia, słuchajcie. No
fuck you, nauczyciele, fuck off, wszystkie ucznie, fuck you, pan dyrektor, fuck off, woźny i wujek ze szkolniaka, fuck you! Helonia jest unstoppable. Jak Lenor. Dokładnie tak. Mam talent, pozostaje. Wydaje mi się, że to już będzie 143 edycja. Tak. Już chyba wszyscy zostali wymienieni 5 razy, ale Helonia jakby trzyma się tego siedzenia po prostu. Tam się czasami zmieni fryz, dojdzie jakiś tatuaż na twarzy, ale mniej więcej pozostaje to samo. Ale słuchajcie, nie o to chodzi. Nie chodzi też o muzykę, chodzi o relacje z panią menadżerką, ponieważ ostatnio Agnieszka wrzuciła na swoje Insta zdjęcie, gdzie trzymała się za rękę ze swoją menadżerką i podpisała to zdjęcie tak. Od 16 lat razem. Mój anioł stróż, moja agentka. Przy niej po raz pierwszy w życiu poczułam dumę z siebie. Przy niej zrozumiałam, że jestem wartościowym człowiekiem. Jesteśmy mamami. Każda dźwiga codziennie swoje troski. Joasia zawsze z klasą obok mnie, dyskretnie, bez lansu. Trzymała mnie, gdy było naprawdę ciemno, gdy upadłam, gdy błądziłam, gdy cierpiałam lub nie przynosiłam dochodów. W świecie plotek, głupot i sezonowych przyjaźni ta relacja jest dla mnie jak piękny, słoneczny dzień. Trzymajmy się za łapki, Joasia. Boże, jakie piękne słowa. Po prostu kobieta kobiecie. Jednak potrafią, tak. Słuchajcie, jednak potrafią. Tak w nawiązaniu do poprzedniej prasówki. Widzicie, no, widzicie. No dobra, no ale widzisz, no i tu jest problem. Ponieważ kobieta kobiecie, tak, potrafi być wilkiem. To prawda. Co mam wrażenie, że jednak większość społeczeństwa niestety, ale nadal oczekuje tego. No, trochę tak. Ale jak kobieta kobiecie jest, nie wiem... Aniołem. Aniołem. No to są lesbijki. Lesbijki, no totalnie lesbijki. Zawsze te baby mają źle. Jak baba napisze o babie, że 16 lat razem, no to chyba wiadomo, że nożyca. Na te, no... No bym powiedział takie, wiesz co, plotki sodomiczne. Sodomiczne zdecydowanie. Naprawdę zareagowała owa dyskretna menadżerka, bo po prostu już nie wytrzymała, no i ja to absolutnie rozumiem. Słuchajcie... Zawsze staram się, aby to moja artystka była popularna i szanowana. Mnie wystarczy miłość i szacunek moich najbliższych. Doszły mi jednak słuchy, że niektórzy dopatrują się podtekstów erotycznych w związku z podobnymi artykułami. Otóż nie. Nie? Otóż nie. Otóż nie. Otóż nie. No ja nie wiem, słuchaj, bo tutaj tak czuję jakiś dziwny vibe. Ja też czuję zdecydowanie. Moja artystka... Tam wcześniej było, że moja agentka. Moja agentka. One są takie własne. Moje, moja jest bardzo taka moja. Zresztą agentka, ja nie wiem, ja kojarzę, że agent to jest jednak ta osoba taka nie za bardzo, nie? To jest ta podejrzana. Ja to znam tylko czerwone piórko. Agentki. No. One były super. Ale to nie jest to samo, to nie jest to samo. Tutaj są jakieś inne odloty. Odloty.pl? Tak, tak. Doceniam państwa wyobraźnię, ale proszę mieć na uwadze, że relacje międzyludzkie to przede wszystkim dbanie o drugiego człowieka, wiara w niego, dbanie o jego bezpieczeństwo, potrzeby wyższe, szacunek, dobro, zdrowie, jakość życia, świadomość... Hemoglobina. Dwutlenek węgla, taka sytuacja. Oraz samoocenę, tak by mógł pięknie wzrastać, a wtedy można zdobywać szczyty. Kieruję więc tym, co najcenniejsze. Wiara wartościowego człowieka pozwala na bycie dobrym agentem. I nie trzeba podtekstów. Słuchaj, dużo tych rzeczy. Dużo słów, dużo różnych wyrażeń. Jak na takie podstawowe rzeczy, to jest bardzo ich dużo. Tak, tak, zdecydowanie. Rzeczywiście jest ich bardzo dużo. No bo ona jest aniołem, no to jakby anioły mają dużo na swoich skrzydłach anielskich. Wyczuwam tutaj też taki vibe trochę Laury, trochę jakiegoś szczytu, wiesz, obfitości. Rozumiem. Ale jakby... Bez przesady, bez przesady. Ja tylko wyczuwam. To jest delikatny zapach. Wiecie, ja mam po prostu bardzo mocny wrażliwy węch, tak. I jeszcze ten post był taki zdjęciem doprawiony, takim jak po prostu ta pani Joasia, ta agentka siedzi, a Agnieszka tak jakby na niej leży, jej głowa leży na kolanie agentki. A ta agentka jest taka zamyślona. I myśli sobie... Jutro mam talent nowy. Który to już rok? A
ta Agnieszka już taka jest, Ale one specjalnie to robią, nie? Jak to się mówi? To jest jakieś takie określenie, że to jest jakiś... żeton. Queertra? Coś takiego? Queer. Że jakieś takie, wiecie, że takie jest... Że tak ci podsycają, podsycają, tak? Ale niby nie, ale coś tego szmego, wiesz o co wiem, chodzi? O co chodzi. Tu jest coś na rzeczy, słuchajcie, chyba, ale ja nie wiem, nie powiem na pewno, ale coś tak czuję. O tyle dziwne, ponieważ po tym oświadczeniu pani agentka postanowiła wydać jeszcze jedno oświadczenie. Jak na panią agentkę, która lubi bardzo być w cieniu, to dużo tych oświadczeń jakoś. Dużo oświadczeń. Nie wiem, czy tutaj będzie, wiecie, jakaś nowa Maja Sabelewska, czy co, ale no dowiedzmy się, co tam się dzieje. Drodzy, postawmy już kropkę. Już wystarczy. Za dużo. Niech każdy zajmie się swoim życiem. Przestańcie intrygować, inwigilować, szczuć, kłamać, podglądać, szukać, wtykać nos w nie swoje sprawy, jątrzyć, złorzeczyć, zazdrościć. Ona strasznie lubi wymieniać takie... Różne rzeczy. Różne rzeczy, ale co to jest? To są czasowniki. O właśnie, ona lubi wymieniać jakieś czasowniki, po prostu synonimy właściwie tych czasowników. Wiesz co chodzi? Nie wiem. Masz czasami, nie? Słownik języka polskiego, coś chcesz znaleźć i to jest po prostu Joasia. Klikasz Joasia i Joasia... I kolejne, nie? Co to jest? Ja wiem, co to znaczy. Gdy życie niespodziewanie i nagle gaśnie. Zaledwie w kilka minut. I już nie ma znaczenia nic. Jest tylko... Dobra, może te fragmenty darujemy, bo to jest jakiś po prostu depresja. Jest tyle pięknych pasji, zainteresowań, kolorów. Zostawcie! Zajmijcie się sobą, swoim wnętrzem. Skorzystajcie z terapii, rozwijajcie duszę. Naprawdę, energia zła, którą wysyła nadawca, wraca do niego samego. Mm-hmm. Otoczcie się wartościowymi ludźmi. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Szczerej miłości nade wszystko. To jest sens pięknego życia. Joanna. Poruszyło cię to? Poruszyło was to? Poruszyło mnie, ja to czuję tak, się mega poruszony. Nigdy nie będę taki sam. Jestem mega poruszony po prostu tą sytuacją. Myślicie sobie, no co tu jeszcze może się wydarzyć? No, jeszcze może się wydarzyć, ponieważ pani agentka, menedżerka, Joasia, Joanna postanowiła wrzucić screen ze swojego telefonu, jak się domyślam, gdzie widzimy wymianę zdań pomiędzy nią a aktualnym małżonkiem Heloni. Markiem. Tak, jest tutaj podpisany nawet Marek Agicha. Marek Agicha. Tak u pani Anny jest wpisany w telefonie, jakby ktoś was po prostu to ciekawiło. No dobra, no to słuchaj, może... Kim mam być? No ty bądź może Markiem. Dobra, Agicha, ja będę dobra? Markiem. Mhm. Marku. Podobno mam romans z swoją żoną. Słyszałeś? Doszły mnie takie informacje. Oraz o 48. rocznicy ślubu oraz, że mama mieszka na Florydzie, gdzie zabieram całą rodzinę. Czy w takim razie ja mam szykować wiano, czy ty? Bo już się pogubiłam. Dalej jakby mamy uciętą wiadomość. Nie wiem. Myślę, że najpierw. No i co? No i nie wiemy, co najpierw. Myślę, że najpierw. Teraz dokończmy. Myślę, że najpierw... Musisz przestać wrzucać to do internetu. Myślę, że najpierw musisz przestać robić nożyce. Przestań! To ty zacząłeś! Książka, moi drodzy, nasza książka, nie wiem, czy słyszeliście. Najnowsze wydanie. Cały czas to samo. Tak. Ale jest najnowsze. Bestseller, nieschodzący z list sprzedaży. Tak. Książka, która zmienia życie, uzdrawia, tak. Leczy, wywołuje śmiech. Tak, radość, przyciąga obfitość, pieniądze, tak. Także miłość. Bardzo ważne, bardzo warto. Słuchajcie, dostaliśmy informację, że wszystkie osoby, które kupiły książkę, a nawet więcej. I ich rodziny też. Ich rodziny, naprawdę to wszystko, ich życie się zmieniło tak, o 360 stopni. I już naprawdę wszystko było tak. A jest srak. No, więc zastanówcie się nad tym. No. A i przypominamy też o naszym cyklu podcastowym Kuriozom, tak. Gdzie dodajemy jakieś fajne fragmenty. Dlatego tutaj mamy takie te, bo tutaj sobie tak, zaznaczamy. Tak, jeszcze mamy różne do przerobienia rzeczy. Kilka odcinków. Tak, jeszcze kilka przed nami do nagrania. Czy ty pamiętasz, co się działo 10 lat temu w twoim życiu?
Wiesz co, nie wiem, czy chcę pamiętać, więc nie będę się zagrzebywał w pamięci. A czemu pytasz? Weronika Rossetti chyba też by nie chciała pamiętać. Masz mnie, dobra. Ale pamięta mimo wszystko i w 10. rocznicę wypadku swojego samochodowego opublikowała obszerny artykuł na swoim Instagramie. Właśnie nie wiem, czy ona nie chce o tym pamiętać, skoro tak to robi jubileusz. Jubileusz wypadku, I know. Przede wszystkim widzimy na nim zniszczone auto. Oraz nogę ze szwami chyba, to są szwy. No ogólnie jakąś powypadkową nogę. Powypadkową nogę, niespecjalnie fajna sytuacja. I Weronika pisze. 17 września 2013. Dzień mojej wielkiej osobistej tragedii zamieniony wbrew mojej woli w mydlana operę. Tego dnia miał miejsce wypadek samochodowy, w którym byłam pasażerka i doznałam drastycznego urazu nogi. Spędziłam miesiące unieruchomiona w szpitalu, straszono mnie amputacja, kolejne miesiące na wózku inwalidzkim i w sumie prawie 2 lata o kulach. No i tam dalej. No smutna sytuacja. Sytuacja, no niewątpliwie, no smutna. No i jesteśmy w drugiej części tego oświadczonka. Sprawa jest jasna. Kierowca jechał za szybko, był pod wpływem negatywnych emocji. Pozostanie to między mną a nim i spowodował wypadek, który okaleczył mnie na całe życie. Wszystkie medyczne opłaty związane z moim urazem nogi od lat płacę z własnej kieszeni, dla jasności. Każdego roku ten dzień jest dla mnie przypomnieniem traumatycznego wydarzenia. Otwarta notka do kierowcy. I tutaj go oznaczyła Piotr Adamczyk, aktor. Piotrze, będzie krótko. 10 lat temu my wiemy, jaka była i jest prawda. Proszę cię o niewykonywanie zawodowych lub innych szkodliwych działań przeciwko mnie. Nie chcę wyciągać spraw i dowodów. Chcę żyć bez przeszkód i fałszywych mitów na mój temat i na temat tego wypadku i otaczających go wydarzeń. Na to zasługuję i tego od ciebie oczekuję. A papież jest taki... To ty dzwonisz. To ty dzwonisz, Weronika. To pozostanie między nami, ale to twoja wina. To twoja wina. Negatywne emocje. Za szybko jechałeś, ale to pozostanie między nami. Ale oznaczę cię, żeby wszyscy wiedzieli. No jakby sytuacja jest dosyć specyficzna. Trochę tak mam wrażenie jak z tą agentką Chyloni, bo tutaj nikt nie pytał i nagle dostajemy jakieś po sami prostu... zaczynamy, a później jesteśmy zaskoczeni. Tak. No więc jak ktoś powiedział A, no to wiadomo, że musi być B, tak. Więc on się skontaktował z Piotrem Adamczykiem. I zapytał, jak było z tą Magdą Gessler. Niestety nie. Ale możecie, ale możecie to, co zobaczyć nasze memories w tym temacie. Ale zapytał się, no to co w związku z tą Rosatką. No i powiedział tak. Wszystkie sugestie zawarte w ostatniej publikacji pani Weroniki Rossetti, które odnoszą się do mnie, są nieprawdziwe i obliczone wyłącznie na wywołanie sensacji. Przykro mi, że pani Weronika Rossetti upatruje we mnie przyczyny swoich zawodowych niepowodzeń i sugeruje, że podejmuje jakieś bliżej nieokreślone szkodliwe działania, co jest oczywistą nieprawdą. Nigdy w żaden sposób nie działałem ani nie zamierzam działać na szkodę pani Weroniki. Co do sugestii, iż nie pokryłem kosztów leczenia, odsyłam do oświadczenia mecenasa Granyckiego, który w tej sprawie 10 lat temu, po analogicznych medialnych oskarżeniach, złożył w tym przedmiocie w moim imieniu oświadczenie. No i dowiadujemy się z tego oświadczenia, on to później też udostępnił na swoim stories, gdzie dowiadujemy się właśnie, że on płacił za to i że w ogóle, i że jest w ogóle porządny człowiek i w ogóle był przecież papieżem, także wiesz, jakby fuck off nauczyciele i fuck off wszyscy, wiesz, niewierzący, no bo jakby on jest papieżem. Na co Rossetti postanowiła odpowiedzieć. Bo dlaczego by nie? W końcu świętuje dekadę jubileuszu swojego wypadku. W związku z treścią publikacji Plejada.pl i przytoczeniu w jej osnowie oświadczenia pełnomocnika pana Piotra Adamczyka sprzed 10 lat, aby nie było wątpliwości i niedomówień, koszty rehabilitacji były pokrywane przez pana Piotra Adamczyka zgodnie z treścią ugody do 5 grudnia 2016 roku. Od tej daty i nadal koszty te pokrywam we własnym zakresie. Wspólne mieszkanie, o którym mowa w publikacji, było finansowane do 31 grudnia 2015 roku. I pod tym oświadczeniem ona wyłączyła komcia. I ludzie byli tacy... O co chodzi? What the fuck, Weronika, o co chodzi? Ale nie wyłączyła komcia pod tym pierwszym, z tym autem. No i plotek tam powyciągał różne rzeczy, które tam gdzieś były. Hejterów. No, na przykład, cytuję. Jedna z obserwatorek w komentarzach pod postem na temat wypadku przywołała słowa Teresy Rossetti, która na Facebooku podziękowała ówczesnemu partnerowi córki za opiekę na nią krótko po wypadku. To jest cytat z pani Teresy. Ambasadorka naszej linii For Weronika, Weronika Rossetti, ona tak napisała swojej córce.
Ambasadorka naszej linii For Weronika Rosati, niestety nie mogła pojawić się na ostatniej gali organizowanej przez dwutygodnik Flash ze względu na wypadek samochodowy, jakiemu uległa. Jestem bardzo wdzięczna, Piotr Adamczyk, za nadzwyczajną opiekę nad Weroniką i ogromne wsparcie. Piotrze, dziękuję ci bardzo. Zapewniam cię, że bardzo cię lubię. Pisała wtedy. Boże. No to dziwna sprawa. No dziwne. No i ludzie piszą oczywiście jakieś niemiłe rzeczy typu... Córka straciła prawie nogę przez papieża, a ta jakby nic, nigdy nic. Szuma zgoła. Skoro to takie bolesne i intymne przeżycia, to nie mogłaś mu tego napisać w SMS-ie, mailu, a musiałaś publicznie na Instagramie? Dalej. A ja pamiętam wpis pani mamy w internecie, jak dziękuję Piotrowi za całe wsparcie i pomoc, jaką pani udzielił. Osobiście uważam, że po 10 latach post jest nie na miejscu. Jeszcze jeden. Współczuję bardzo jednak ta otwarta notka do kierowcy po tylu latach wracać publicznie. Ten fragment osobiście mi się nie spodobał, ponieważ prosi pani o coś, co sama w tym momencie robi. God, sytuacja jest taka dziwna po prostu. No bardzo dziwna. Ciężko mi nawet, wiesz co, coś mówić na ten temat. No bardzo dziwne, ale jest pytanie podstawowe. Co, ja wiem. No. Co na to Elizabeth? Elizabeth Taylor? Elizabeth, córka Weroniki. A, ta Elizabeth. Elizabeth po Elizabeth Taylor, bo tak się nazywa. Tak. Tak? Tak. Tak? Tak. Tak? Tak. Ale niestety nie znamy odpowiedzi na to pytanie, ale znamy odpowiedź na pytanie, dlaczego Weronika Rosati przerwała milczenie. Naprawdę znamy? No dowiadujemy się tego dzięki informatorowi portalu shownews.pl. Okej, okay, czyli znamy. Tak. Do niej wciąż docierają nieprawdziwe wersje o wypadku. Na przykład taka, że podczas jazdy trzymała nogi na desce rozdzielczej. Policja stwierdziła, że tamtej nocy on jechał zdecydowanie zbyt szybko. Zdenerwował się na nią o jakąś błahostkę. Urządził jej scenę zazdrości. Był na nią wściekły. Nie zapanował nad samochodem i wjechali do rowu. Weronika ma do niego żal, że nigdy nie sprostował medialnych doniesień. I dalej jest, że ona jakby stała za tą całą jego karierą, która teraz się wydarza w The United States of America. Słuchajcie. To ona pomogła mu załatwić zieloną kartę, gdy byli parą. Nie tylko poleciła mu prawnika, ale sama pomagała mu kompletować jego dokumenty. Ale to nie wszystko. Skontaktowała go ze swoim amerykańskim menadżerem, z którym Piotr pracuje do dziś. A od pewnego czasu także jego żona. To dzięki niemu robią teraz karierę. Weronikę boli to, że Piotr nigdy jej za to nie podziękował. Co więcej, miał zniszczyć jej relacje z agentem i zablokować udział w wielu produkcjach, w których występował. Była już wtedy po rozstaniu z Piotrem. Takie rzeczy trudno udowodnić, ale to środowisko jest małe i takie informacje krążyły w środowisku filmowym, że po tych wszystkich latach on wciąż robi jej czarny PR. Trochę wygląda to tak jakby bardziej niż ta noga ją bolał jego sukces. Niespodziewany swoją drogą. No ona coś tam w tym oświadczeniu było, że oni stawia jakieś chłody i że robi jej jakiś, wiesz... Znaczy, no nie wiem, wiesz o co chodzi. Jeżeli oni byli po prostu w przyszłości parą, już pomijając ten wypadek, no to nie wiem, no to może nie każdy chce współpracować w przyszłości ze swoim byłym partnerem, z którym jeszcze się rozstało w jakichś niefajnych okolicznościach. I don't know, jak to było. Prawda, Wiki? Ale Weronika dalej jakby nie odpuszczała i postanowiła porozmawiać z Plotkiem i odniosła się w rozmowie z Plotkiem do tego, co Piotr Adamczyk powiedział Onetowi w nawiązaniu do tego, co wrzuciła Weronika Rosati po 10 latach. Weronika powiedziała tak. Mogę się odnieść do wypowiedzi pana Adamczyka, które przeczytałam wczoraj w mediach. Było mi przykro. Kierowca, który spowodował ten wypadek i który bezpośrednio był świadkiem prób lekarzy ratowania mojej nogi, wiedział, że ta noga według specjalistów nigdy nie wróci do pełnej sprawności i będzie wymagać stałej opieki medycznej. Uważa, że mój post o wypadku jest obliczony wyłącznie na wywołanie sensacji. Istnieje w mediach od ponad 20 lat i na pewno nie potrzebuje dodatkowej, a przy tym niezdrowej sensacji, co sugeruje pan Adamczyk. Człowiek, który spowodował ten wypadek w swoich wypowiedziach publicznych, nie wyraził żalu za krzywdę, którą mi wyrządził. Trudno mi pogodzić się z takim brakiem empatii. No, no, to właśnie jakby o to chodzi, no. Ja myślę, że ona też nie ma jakichś złych, wiesz, tutaj nie chce mu zrobić krzywdy, tylko po prostu ona ma cały czas ten uraz taki i jakby miała lata temu próby, tak, zaistnienia na zachodzie. No tak! Fakt, że teraz Adamczyk pojawia się w jakichś produkcjach, no jest taki, wiecie, no przewrotny. Tak się złożyło, że na kanapie u Jakuba Wojewódzkiego zasiadł pan Tedunio, który jest jednym z byłych partnerów Weroniki Rosati. Tak, coś kojarzę. I tak się złożyło, że poruszył jej temat. Akurat w samym środku tej idby o tę nogę. Wojewódzki stwierdził, że Tede wciąż jest jednym z najmłodszych partnerów Weroniki Rosati. I tutaj
Tede się wypowiada. Jestem najmłodszym. Idąc dalej tą drogą, to jestem szwagrem z Valem Kilmerem. Chciałem tylko dodać, że z Weroniką Rosati byłem tylko miesiąc, a to się za mną ciągnie. Chociaż są inne dziewczyny, które mogą sprawić, że moglibyśmy mieć relacje jak ja z Valem Kilmerem. Nie za wiele zrozumiałem. Nie wiem też, ale... Ale zrozumiałem, że był miesiąc z Weroniką Rosati. No dobra, ale Wojewódzki jakby śmieszkujący z tego, że on był najmłodszym partnerem Rosati. A to może porozmawiamy o jego partnerkach, która najmłodsza ile miała lat? Na to wszystko Weronika wrzuciła kolejny, trzeci post już w tej sprawie, który opisała tak. Z cyklu zawodowe niepowodzenia. Nigdy nie wycięto mnie z filmu, ale musiałam sama siebie mocno powycinać z klipów i wyciąć moje klipy, żeby zmieściły się w 1,5 minuty, bo na tyle pozwala reel. O nie, tylko nie to! I są różne fragmenty filmów tak zwanych zagranicznych z panią Weroniką Rosati. Wrzuciła, że ona... Że odniosła sukcesy, więc jakby po prostu pudło hejtery. Ah, girl, po prostu ja nie wiem, czy to ma sens. Myślę, że nie, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, dokąd to zmierza. Myślę, że... Ale ja chciałbym, żeby teraz na imprezach, na przykład pani Jastrzębica, pytała się ludzi, podchodziła i mówiła tak... Cześć, Laura Samojłowicz. Co myślisz o chorej nodze Weroniki Rosati? Chciałbym, żeby to był teraz temat na imprezkę. Tak, albo po prostu niech pytają, no, czy jesteś team? Papież czy Rosati? Papież czy Rosati? I co? Co? Powiesz, że nie papież w Polsce? No. Ale co, powiesz, że papież? A on prawie odrąbał nogę Rosati? No. I jeszcze po prostu nie powtarza tego codziennie. On powinien mieć w tym, w opisie na Instagramie. To ja. To ja. To ja. Ja jestem winny. Minęło 10 lat. Ktoś mógłby powiedzieć, że to już dużo czasu, ale ja myślę, że jest jeszcze kilka kwestii do przepracowania tam. Ale myślę, że lepiej je przepracować chyba prywatnie. Tak myślisz? Tak, myślę, że chyba lepiej. Tak mi się wydaje. To jest kontrowersyjna opinia. Wiem, no szczególnie ode mnie, nie? Tak. O co chodzi? Co się dzieje? Przechodzimy do mojego imperium i tutaj zaglądamy do kącika wróżki Anny. Stawi dla przyjaciół? Anny Tarota stawia dla przyjaciół. Mhm. Tak, okej, nie zapominajmy, bo to jest... Ważna persona, okej? Tak, zdecydowanie. Dzisiaj... Znaczy, że sama już jest pod ramię przecież z Roxy. Bo właśnie, przecież Roxy ją pozwała w końcu, czy nie pozwała, nie ale wiem, już jej groziła. Kocham to. Kocham to. Ale dobra. Jesteśmy gdzie indziej Roxy, teraz. Jakby Roxy, przestań, okej? Okay? Uspokój się. Zajmij się swoim Kevinem, 5 lat starszym. Pola i Michał Wiśniewscy. Mhm. Idziemy tam, czyli Michał i jego piąta żona. Dla przypomnienia. Oni chyba mają ten cały czas ten show na YouTubie. Tak. Gdzie tam... Budują dom. Budują, między innymi budują dom, ale tak naprawdę dzieje się tam różnych dużo rzeczy też dookoła. Między innymi uczęszczają na terapię dla par przed kamerami. No ale jakby nie jesteśmy zaskoczeni. Jakby nie. Już Doda to robiła. Odbieraliśmy tak się też po prostu porody, jakby już robi się tak się rzeczy. Po prostu robi. Wiemy w związku z tym... bo też się jakby do tego przyznają, no że jakieś tam problemy mają w tej swojej relacji, no ale starają się je rozwiązać. Dlatego też Anna Tarota, przypomnę, stawia dla przyjaciół, postawi im i zdecyduje, co z ich przyszłością. Dajesz. Tarot potwierdza pretensje i żale pani Poli, a w panu Michale widać mocny egoizm. Nie! Niestety, żona piosenkarza nie znajdzie argumentów na to, by zmienić tę sytuację, a tym bardziej wpłynąć na sposób myślenia pana Michała. Tak sobie pomyślałem, jak piosenka tej Masłowskiej, że wiesz, niełatwe życie ma żona piosenkarza. Dziewczyna musi klaszczyć cały dzień na trybunie, patrzeć tylko kiedy on trenuje. Karty pokazują, że ta para... Werble. Proszę o werble. Zmierza w kierunku rozstania. Nie, nie może być. I wszyscy tacy, gasp, nie? Tak. Zachodzi po prostu, nie, nie. To, czy,
czy na pewno jesteśmy w odpowiednim miejscu? Czy to na pewno Anna Tarota? Anna Tarota rozstaje jakiś ludzi? Jakiś związek celebrycki? Nie, ja w to nie wierzę. Coś tutaj nie ten. Jeszcze. To nie jest koniec. To nie jest koniec, Michał. No. Bo jeszcze tutaj kwadrat, który to spisał, całe szczęście, dodaje, że pani Anna dodaje, że przed wokalistą nie najlepszy moment, ponieważ pojawią się kłopoty natury urzędowej. Znowu? Co to jest? Co on? Bankrut. Karta bankrut po prostu. Nie, ale to byłaby masakra. Buduję ten dom przez rok, wiesz, i później nagle wchodzi po prostu. I zabieram ci dom. I trzeba zrobić nowy sezon. Znowu buduję dom. I tak nieskończoność. Odzyskuję dom. Odzyskuję. No. To jest jakiś pomysł, słuchajcie. Tak. To mogłoby się nawet lepiej oglądać. Tak, bo chodzi o więcej dramy. Tak. Zakładając, że mogłaby, ja nie życzę tego i nie wróżę wcale, ale mogłaby być już kolejna żona, no bo jakby już, no są już rozstani z Polą, więc sorry. No sorry. Pewnie będzie terapia z kolejną żoną, ale myślę też, że jednak warto by było przejść terapię z byłymi żonami. Przynajmniej z tymi, z którymi ma się dzieci, no bo jednak one pozostaną w tym życiu, więc mógłby na każdy dzień tygodnia jakoś sobie wyznaczyć. Albo mógłby po prostu terapię grupową zrobić. Że on rodzynek i te wszystkie żony? Tak. No ale nie wiem, czy to, no wiesz... w sumie to by było niesprawiedliwe. One by się zgadały i by wszystkie na niego biednego, on taki biedny, samotny. No niekoniecznie, nie wiadomo, wiesz jak te baby. Jedna baba, drugiej babie po to prostu prawda. Jest totalnie po prostu jakimś wilkołakiem. Więc z drugiej strony to on mógłby wyjść jeszcze, wiesz, na tym dobrze, ja nie wiem, no. Ale mamy trochę pomysłów. Tak. Więc jakby co, wiecie gdzie pisać. Na koniec przenosimy się do faktu, gdzie same fakty i dowiadujemy się, że Magdalenę Cielecką dopadł prokurator. Słuchaj, znana aktorka za reklamę wódki może słono zapłacić. Grozi jej kara od 10 tysięcy złotych nawet do 500 000. Wiecie co, żeby w kraju nad Wisłą już wódki nie można było reklamować. No. Wiesz, co to wszystko? No wiem! Przez śpiewaka! Przecież to jest ten słynny... Jak on był? Konfident? To jest ten słynny konfident. Konfident to było tak, to tak, słowo? To jest ten... On tylko fruwa po prostu do tych, na te komisariaty i śpiewa tam im cały czas. Nie ma co robić, zająłby się jakąś robotą. Prokurator Banna wyjaśnia, że Cielecka prowadziła reklamy napoju alkoholowego w postaci wódki poprzez udostępnianie swojego wizerunku dla materiałów graficznych i wideo powiązanych z profilem w serwisie Facebook. Aktorka odmówiła składania wyjaśnień. Sprawę zgłosił właśnie Jan Śpiewak. I Jan Śpiewak w rozmowie z PAP mówi. Podda się karze i odda pieniądze, jakie zarobiła na kryminalnych reklamach na pomoc dzieciom alkoholików. Czyli Magdalena C właściwie już, albo ci nawet. To po pierwsze, a po drugie to on, no on właściwie, ja już rozumiem z tego zdania, że no już wyrok zapadł. On już tak stwierdził, jak będzie. No raczej. A może ona nie będzie chciała na dzieci na przykład dać? Może będzie chciała dać na psy. A może nie, a może... Psy alkoholików. A może będzie chciała dać na przykład na ziemniaki? Ziemniaki. Na przykład, żeby każdy dostał ziemniaka za darmo. Nie, bardziej pomyślałem o tym, bo z ziemniaki chciałby wód. Ale to by było super. Że każdy w Polsce dostanie ziemniaka? Po ziemniaku. I co? Śpiewak, co teraz powiesz? Że co? Że nie zgadzasz się na to, żeby każdy dostał w Polsce ziemniaka? Tak? No ja nie wiem, słuchajcie, naprawdę. Lekka przesada. Dokąd to zmierza? No a ona zabrała jakiś głos w ogóle? Czy była zajęta piciem wód? Była zajęta piciem wód, ale jak donosi plotek, skomentowała to, nie komentując tego, wymownym postem. Nawet wchodzimy, co to za wymowny post. Wymowny post polega na tym, że ona w momencie, gdy to się działo, dojechała do Gdyni na ten festiwal filmowy i napisała, wymowny post polega na tym, że wrzuciła takie zdjęcie i napisała, dzień dobry Gdynia. Wiesz co? To jest wymowny post. To jest wymowny post. Można to odczytać na wiele sposobów. Tak, tak. Ja myślę, że tak, więc... Tymczasem jeszcze Sylwia Diakowska zabrała głos. To jest agentka gwiazdy. Następna agentka. Ale one też są tak blisko? Nie wiem, czy też są się trzymają za ręce? Powiedziała tak. Magdalena Cielecka odmawia komentarza w tej sprawie i wyraża zgodę na publikację wizerunku. Czyli nie Magdalena Ci, tylko Magdalena Jelecka jeszcze.
do tego. Dlaczego? No bo można publikować wizerunek. Jakby się ona nie zgodziła... Poczekaj, bo ja się zaciąłem. Czyli ona wyraziła zgodę. Wyraziła zgodę na publikację wizerunku. Wyraziła zgodę. Tak, wyrażam zgodę. Czyli po prostu przyznaje się. Albo jest taka, i co mi zrobisz? I don't give up po prostu. I co mi zrobisz? Tak, co mi zrobisz? Najebałam się i co mi zrobisz? I co mi zrobisz? Co? Ale ona w ogóle powinna teraz pójść w taką, wiesz co, w taką taktykę, że po prostu... Nie, to jest wina Polski. Nie, to jest wina Polski. Od zawsze była Polska. Oczywiście, że tak. W Polsce była wszędzie, na każdym stole, we wszystkich jakichś okrągłych stołach, kościołach i tym podobnych przedszkolach. I co ona teraz? Proszę państwa, co ja mam poradzić na to? A państwo po prostu mi wciskali tutaj... To ja państwu wciskam? Tak, wciskam, odpowiadam, bo tak została nauczana. No, no. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcineczek. Czekamy na wasze komentarze, na wasze głosy za i przeciw, na wasze porady, na wasze diagnozy. Kciuczki. Kciuczki, subskrypcje. A jeśli nie wiecie, co napisać w tym momencie, to wpisujcie słowo na ten tydzień, a słowo na ten tydzień to... Niesporczak. Pa. Pa, pa. Hejka. Dziękujemy. A teraz klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba i tutaj macie taki push the button i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty.